Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o rządowym projekcie ustawy druk nr 458 i 525. Cypr, państwo położone we wschodniej części Morza Śródziemnego u wybrzeży Turcji, Syrii i Libanu. Jego powierzchnia wynosi 9,3 tysiąca km i liczy łącznie około 860 tysięcy obywateli. Pod koniec lat 90. Republika Cypryjska stała się jednym z najwygodniejszych rajów podatkowych dla europejskiego biznesu, który został tu zwabiony niskim podatkiem od zagranicznych spółek, wynoszącym wówczas zaledwie 4,25%. Przy średnim wstąpieniu Cypru do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku było tu zarejestrowanych około 16 tysięcy firm, z czego 1/3 należała do Rosjan. Interesy związały tu prawie wszystkie spółki kontrolowane przez najbogatszych ludzi z Rosji i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, co skutkowało przepływem przez wyspę miliardów dolarów tamtejszej mafii. Przed wejściem do Unii Europejskiej Cypr zlikwidował preferencyjny podatek, zastępując go standardowym podatkiem CIT wynoszącym 10%. Wprowadził także szereg przepisów przeciwdziałających praniu brudnych pieniędzy. Jednak dalej istnieje nielegalny tranzyt broni eksportowanej z Rosji na Bliski Wschód przez Cypr. Około 25% depozytów w cypryjskich bankach to pieniądze Rosjan. Według nieoficjalnych szacunków Cypryjczycy potrzebują od 3 do 10 miliardów euro na dokapitalizowanie swoich banków, które ucierpiały z powodu silnych związków z grecką gospodarką. Cypr zwrócił się o pomoc do Unii Europejskiej, a także do Rosji, grając równocześnie na dwa fronty. Liczy na korzystne warunki. Cypr od 1 lipca 2012 roku przewodniczy w Radzie Unii Europejskiej. Jest to ważny okres, gdyż mają zakończyć się negocjacje budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Polsko-cypryjska wymiana handlowa osiągnęła obroty z 2010 roku 118,5 miliona euro, eksport 89,5 miliona euro, a import 29 milionów euro. Według danych Narodowego Banku Polskiego zobowiązania z tytułu cypryjskich inwestycji bezpośrednich w Polsce wynoszą około 17 milionów euro. W Polsce w 2006 roku działało 366 spółek z udziałem kapitału cypryjskiego. Obecnie projekt ustawy zawiera 12 artykułów. Wejście w życie protokołu nie pociągnie za sobą negatywnych skutków budżetowych ani politycznych. Jego wejście w życie ma na celu dostosowanie się umowy do aktualnej polskiej polityki w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz usunięcie z umowy zapisów wykorzystujących do uchylania się od opodatkowania. Panie Marszałku, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera projekt ustawy i będzie głosował za jej przyjęciem. Dziękujemy.